Drodzy Państwo, Państwo, proszę zejść na poboczu. No jakiś ten, ja nie wiem, czy wiesz. Powódca tego protestu. Nie, pani sołtys tam jest. Tu jest, proszę bardzo. My idziemy tylko po nie blokujemy pasa. Blokujemy drogę. Nie pan jest. Panie komisarzu, protest jest zgłoszony. Nie raz mieszkamy na drodze, bo żeby nam chodnie kogoś zrobić. Pani to ten zgłosiła. Dajcie chodzą do szkoły. Panie komisarzu, proszę się zastosować. W materii zastosowania się to będziemy musieli wyciągać do Państwa konsekwencje prawne, ponieważ nie dostosowaliście Państwo wniosku na Was ciążącego, więc nie macie prawa blokować drogi. Zgłoszenie z masa, zgłoszenie z multą, droga wojewódzka jest przez Państwa zablokowana nieprawnie, zgromadzenie jest nieprawne, także nie zastosowanie się do poleceń funkcjonariusza będzie skutkowało. Pani sołtys, to nie jest miejsce do dyskusji. Zapraszam na pobocie, możemy dyskutować. I proszę o zamieszanie, proszę zejść. Puścimy ruch, bo naprawdę zrobimy się duży korek. Proszę. Duży korek. Duży korek. Duży korek. Duży korek. Duży korek. Nie dać się! Wszystkich nie aresztują! Co ci chodzi? Stój tu. Jak nie ma poruszenia? Oczywiście. To są dokumentacje. Tak. Przynieś? Tak, oczywiście. A gdzie w domu? Panie Sołtys, ja 15 minut temu rozmawiałem z panem naczelnikiem spraw obywatelskich. Skąd otrzymaliśmy informację w ogóle o tej pikiecie i przekazał, że żadnego oficjalnego pisma nie ma w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Bo on powiedział tak, skoro jest zgoda burmistrza, więc ja nie wydam na piśmie takiego zezwolenia, bo tutaj jest niepotrzebne, jest pusty zezwolenie i to wszystko. Pierwsza, a po drugie, pani sołtys, jeżeli wchodzicie i demonstrujecie swoje niezadowolenie, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli funkcjonariusz policji wchodzi o zrobienie ruchu, wy swoją część czasu, jaką przeznaczyliście na przejście przez pasy, jakaś tam określona pora minęła, przepuszczamy ruch, tak? Zdrożność drogi, żeby auta przyjechały, nie robiły korku i za chwilę ponownie sobie wychodzicie, tak? No nie bardzo, panie sołtys, ja z panią rozmawiam, a widzę, co robią mieszkańcy, jak się szarpią z policjantami, więc nie jest to tak naprawdę stosowanie się do... No to jest, nikt się nie szarpie, no ale nie, teraz nie. Ale czego tego chodnika. Ja szłam w grudniu, nogę sobie skręciłam, ja tego odszkodowania nie dostałam, bo ale nie szłam. Ale to odszkodowanie to chyba zarządca drogi, do niego trzeba wysłać. Nie, że pan może. No, wie pan, co myśleć, przyszli po to, żebyście później nie przyjechali, żebyście mieli patrzeć jak mały taki wzgląd, tak. Który ma 7-8 lat, który idzie do szkoły i jedzie tir, proszę pana, zaginie i jeszcze tego nie było, ale ja wam mówię, że to tak. Wkrótce będzie. Tu jeszcze jest pobida, ale tam, gdzie nie ma tego, tam jest, tam są, proszę pana, taki chodnik jest dwa. I to dziecko idzie tutaj, a tam, kurde, jedzie taki tir, zawieje go, kurde, pod ten i przyjedziecie i wy wtedy będziecie patrzeć na to dziecko. Proszę pana, my i tak naprawdę jeździmy. Zresztą sami wiecie, że często jesteśmy w waszej miejscowości. Dokładnie, ale nam nie chodzi o ten ani ruch,
szczerze, jak pani pozwoli. Chcę powiedzieć, że i tak naprawdę jesteście w jakiejś tam może nie uprzywilejowanej sytuacji, bo jest grom miejscowości w naszym powiecie, gdzie nie ma w ogóle chodników i tam jest dochodzi do tragedii. Ale tam jest droga krajowa też? Proszę? A tam jest droga krajowa. Ciągle powtarzam, to jest droga wojewódzka. Ciągle powtarzam, dobrze, że Burzyna i tamte nie wszystkie inne. Proszę pana, nie rozmawiamy teraz o drodze wojewódzkiej. Rozmawiamy w ogóle o drogach, które nie mają ciągów dla pieszych przy drodze. I tam jakieś zagrożenie. Ale ja teraz... rozumiem państwa żale. Natomiast ale proszę pana, ale niech pan teraz, ja przepraszam, ale niech pan zobaczy, jaki teraz jest ruch tutaj. No niech pan, no niech pan na przykład, gdzie nie ma na żabie drogi, gdzie jest chodnika. Nie ma, w Pieszczykowicach nie ma chodnika. Przy tej drodze tylko w ogólnej nie ma chodnika. Wie pan, jeszcze raz tak troszeczkę serce boli. Jedna miejscowość. No to już tą. No. Ja powiem drogą. Bukowa. Bukowa? Przy tej drodze? Droga krajowa, proszę pana. Nie, mówimy o tej drodze, przy tej drodze. Główna droga do Opola. Natężenie ruchu. Nie, na pewno nie teraz, jak jest za brzeg zamknięta i wszystko teraz tędy jeździ. No ale macie jeszcze chodzi. Będzie się uczyć. Zaczęłam ruszać znowu w prawo z chodnika. Okazało się, że zarząd dróg wojewódzkich nie ma na mapie ulicy. Dobrze, proszę państwa, przepuszczamy ruch. Proszę się już za szybko, za szybko! Za szybko! Może jeszcze człowieka na wózku uderzą! Proszę, on tu rządzi! Ha! Kurwa! 30 lat pomieszkać tu w Jastrzębiu, zobaczymy kto tu rządzi. Ludzi przejedzie, jeszcze nie zeszli. Co ty robisz? Niech się cała Polska dowie. Jaka w Polsce jest policja? Nie widać jak wygląda. Prawie też policja brała w udział w demonstracjach. Pierwsi zaczęli.
Ja powiem co. Chodźmy! Jeszcze nie kto auto przejeżdża. Dobra, dobra. Jest na pasach, powinien samochód się zatrzymać. O, pokaż się tu. Nie ma, jak się przechodzi, ja to nie puszczam. Jeszcze ma pierwszeństwo, prawda? To jak na pasach ma pierwszeństwo. Ale nie cały dzień. Nie, kurwa, tu spadł. Uważaj, bo ci za powietrze spuszczę. To wiecie co, widzisz, że chodzą? No. Jadek uśmiech. Marcin, Cinek, chodź, chodź. Wszystko pokażę.